Co musi się stać, żebyśmy my tracili tkankę tłuszczową i co musi się stać, żebyśmy my zyskiwali ją, żebyśmy my tyli? Odpowiedź jest bardzo prosta. My musimy wydatkować więcej energii niż jemy i wtedy my będziemy chudnąć. A jeżeli my będziemy mniej wydatkować energii niż my dostarczamy spożywienia, to my będziemy tyć. I to są podstawy odchudzania. Nie możesz jeść więcej niż spalasz i chudnąć. Nie możesz jeść mniej niż spalasz i tyć. To jest niemożliwe. Jeżeli ktoś mówi, że na przykład na deficycie kalorycznym przytył, jak ktoś mówi, że je mało i tyje, to są dwie odpowiedzi. Albo nie je mało i je bardzo dużo, tylko tego po prostu nie rejestruje, a po drugie je mało, przez co może dojść do tego, że rośnie poziom kortyzolu, a kortyzol powoduje retencję wody i dlatego my możemy ważyć więcej. Ale nie da się być w deficycie kalorycznym i nie chudnąć. Dlatego deficyt kaloryczny to jest stan naszego organizmu, w którym my chudniemy. I teraz, deficyt kaloryczny możemy osiągnąć na dwa sposoby. Możemy zmniejszyć ilość spożywanego jedzenia, czyli ilość zjadanych kilokalorii, albo możemy zwiększyć wydatek energetyczny, albo po prostu możemy połączyć te dwie rzeczy. I w taki sposób tworzymy deficyt kaloryczny. W kontekście odchudzania kaloria jest kalorią. To znaczy 100 kalorii z tłuszczu jest równe 100 kalorii z węglowodanów. I nieważne z jakiego pochodzenia. Mogą być to tłuszcze zdrowe, mogą być to tłuszcze niezdrowe. A jeżeli chodzi o węglowodany, mogą to być węglowodany zdrowe albo niezdrowe. Niezależnie od źródła, kaloria jest kalorią w kontekście balansu energetycznego. Natomiast to, jak te kalorie wpływają między innymi na nasze hormony, na nasze samopoczucie i czy te kalorie są zasobne w mikroelementy, czy nie, to jest w ogóle inny temat. Ale ty musisz wiedzieć bardzo ważną rzecz. Jeżeli ty jesz 2000 kalorii i chudniesz, to nieważne, czy te 2000 kalorii pochodzi ze słodyczy, z hamburgerów, z pizzy, czy też ze zdrowego jedzenia, jak mięso, warzywa, zdrowe węglowodany, takie jak kasza, ryż, ziemniaki i tak dalej, to ty schudniesz tyle samo. Oczywiście może być niewielka różnica, bo jak pokazują badania, produkty bardziej przetworzone cechują się niskim efektem termicznym pożywienia. To znaczy, że wy będziecie palić mniej kalorii na trawienie, aniżeli spożywając produkty nisko przetworzone, takie jednoskładnikowe, jak mięso, warzywa, kasza itd. Ale te różnice nie będą duże. Dlatego ty możesz schudnąć, jedząc same słodycze, same hamburgery i samą pizzę. Natomiast musisz wiedzieć, że to nie będzie łatwe. Bo już były nawet takie eksperymenty, między innymi Twinkie Diet. Był taki pan, który jadł praktycznie same Twinkies, takie amerykańskie słodycze i oczywiście schudł, bo był w deficycie kalorycznym. Natomiast musisz wiedzieć, że taka dieta słodyczowa nie jest zdrowa. Z wielu powodów, między innymi dlatego, że nie dostarcza odpowiedniej ilości białka, ilości tłuszczów, witamin, minerałów i innych mikroelementów. Do tego jedząc same słodycze promujemy stan zapalny, bo takie produkty powodują stan zapalny. Oczywiście jedząc je w za dużych ilościach. I co z tego, że ty możesz jeść same słodycze i schudnąć? Jak twoje zdrowie się pogorszy? A dodatkowo nie będzie to łatwe zadanie, bo ty będziesz czuć głód. Bo produkty wysoko przetworzone cechują się niskim indeksem sytości. Więc takie odchudzanie wcale nie jest łatwe. Oczywiście są to skrajności. I nie jestem fanem żadnych ze skrajności. To znaczy, że jemy same słodycze, ale też, że nie jemy w ogóle słodyczy. Bo oczywiście jedząc dużo słodyczy będzie nam ciężko schudnąć z tego powodu, że te produkty same w sobie nie tłuczą, natomiast one cechują się niskim indeksem sytości, przez co my będziemy mieli ochotę na więcej. Te produkty są zaprojektowane w taki sposób, abyśmy my od nich się uzależnili, abyśmy my jedli ich możliwie jak najwięcej, bo najlepszy klient jest powracający klient, tak? I jeżeli one będą
pobudzały w mocnym stopniu naszą dopaminę, dojdzie do wysokiego wyrzutu dopaminy, gdy my będziemy jedli te produkty, to my będziemy chcieli wrócić po więcej. I właśnie tak zostały stworzone te produkty. Dlatego musimy na nie uważać, żeby się od nich nie uzależnić i żeby je spożywać w odpowiednich ilościach. Bo spożycie raz na jakiś czas słodyczy, chipsów, czy też zakazanych produktów jak pizza, hamburgery i tak dalej, wpływają pozytywnie na nasz organizm poprzez zmniejszenie poziomu kortyzolu, ale też urozmaicają naszą dietę, przez co jest łatwiej do utrzymania. I kolejna sprawa, my nie jesteśmy dla diety, to dieta jest dla nas. Dlatego jeżeli ty raz na jakiś czas spożyjesz taki produkt, to nie będzie problemu. I musisz o tym pamiętać, że produkty same w sobie nie tuczą. One mogą powodować mniejszą sytość, większy głód, przez co ty możesz jeść więcej. Dlatego jeżeli ty chcesz schudnąć, to powinieneś się skupiać na produktach wysoko sycących. A jak pokazują badania, najbardziej syci białko i błonnik. Czyli jeżeli ty korzystasz z diety ketogenicznej, to jedzenie produktów białkowo-tłuszczowych i do tego duża ilość warzyw, to taka dieta będzie jak najbardziej dobrze wpływała na twoją sytość, przez co odchudzanie będzie zdecydowanie łatwiejsze, aniżeli na dietach z niską podażą, czy to białka, czy to błonnika. Czyli tutaj jest taka typowa dieta śmieciowa, dieta słodyczowa. Jeżeli masz jakieś pytanie dotyczące tego odcinka, to daj mi znać w komentarzu. A jeżeli chcesz zacząć z przetupem dietę ketogeniczną, to przygotowałem dla Ciebie 30-dniowe wyzwanie Keto Początki. Jeżeli chcesz poznać więcej informacji na ten temat, to kliknij link poniżej w opisie filmu. Tam wszystkiego się dowiesz. A ja chciałbym Ci podziękować za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Ci się podobało, to łapka w górę, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.